Dzień dobry, hejka, czyli witajcie, jestem Kasia, a razem ze mną Dawid Krejzy-Złęcki. Dzień dobry. Witam. Panie Dawidzie, wielki powrót teraz. Jak się pan czuje i w ogóle skąd taki dobór przeciwnika? Nie wiem, czy wielki, ale powrót jest. No jak, niewyczekiwany długo. A przez kogo? Przez wszystkich, przez widzów. Tak? No to dobrze. No to zadzwonili, że chcą, żebym zawalczył teraz na piątce. Dali mi przeciwnika. Zobaczyłem, fajny przeciwnik, wyzwanie odpowiednie dla mnie, także jestem i idę. Ale czy była jakakolwiek obawa, jak zaproponowali Waso, bo jednak 64 pojedynki w MMA, jeszcze kilka gal bokserskich na gołe pięści. Jakie odczucie ma pan wtedy? No dlatego mówię, wyzwanie, nie? No zaproponowali, ja naprawdę nie, jak mi podali jego imię, nazwisko, to ja nie skojarzyłem. Mhm. Musiałem sprawdzić sobie w internecie, kto to w ogóle, co to. Wbiłem się w internet, patrzę, jest, obejrzałem tam sobie z kilka walk. Za godzinę oddzwoniłem, mówię, dobra, może być. A były jeszcze jakieś inne propozycje rywali, czy tylko Waso? Nie, no skoro zaproponowali tego, ja się zgodziłem od razu, więc już dalej nie proponowali. Nie wiem, może jakbym odrzucił, to może by dali jakoś influencera albo coś, nie wiem. A raczej woli pan pewnie pojedynki sportowe niż raczej jakiś fed influ, nie? No tak, tak. No, nie wiem, no mówię, tak traktuję to jako wyzwanie, nie? Mhm. Także no, jedziemy, zobaczymy. To na dzień dzisiejszy, jakie daje sobie pan szansę w walce z Waso? Na wygraną? Jeszcze raz? Jakie sobie daje pan szansę na wygraną z Waso? Na dzień dzisiejszy. No nie wiem, no ciężko to ocenić. To wejdę do ringu, zrobię co jestem w stanie i zobaczymy jak to wyjdzie, nie? To nie oceniam tak szans. Wszyscy oceniają, że wygrają, później przegrają. Ktoś ocenia, że przegra, wygrywa fartem. Ja nie oceniam walki przed. Wchodzę, robię co mogę i tyle. No ale właśnie jakby tak mógł pan pomóc widzom, bo widzowie piszą, że to jest najcięższa walka do obstawiania. Jest wiele komentarzy, że pan wygra, jest wiele komentarzy, że jednak Waso jest bardzo mocnym rywalem, może mieć pan bardzo ciężko, więc no jakaś sugestia. Tak, ile by pan dał pan szans? Nie stawiajcie na mnie, bo nie chcę presji. No ale jest to presja. Nie wiem, zamknąć oczy i wyliczać. Dobra, a na przykład, czy na przykład w ogóle była propozycja, albo w ogóle chciał pan kiedyś walkę z Arturem Szpilką, żeby tak za Denisa się odwdzięczyć? Nie, no już właśnie mówiłem, że wszyscy wymyślają na tym internecie, że tata pomści syna, już z Kubiszynem, teraz ze Szpilką. Nie, myślę, że to jest słabe, jak to będzie w oczach Denisa, jakby to wyglądało, jak ja bym teraz... W cudzysłowie powiem, wygrał ze Szpilką, wygrał z Kubiszynem, jakby się Denis czuł słabo, nie? By mu cisnęli, że stary ojciec wyszedł, kurwa dziadek najebał tego czy tego. I więc myślę, że to by było niefajne. Więc nie chciałbym walczyć z ludźmi, z którymi Denis przegrał. Mimo tego, że czasami może nie przegrał dokładnie tak, jak powinno być, ale przegrał. No tak los chciał. Z Kubiszynem było tak, że walka wyrównana, no sędziowie dali akurat jemu. Jedno obalenie by było w drugą stronę, by dali Denisowi. Więc no nie chciałbym walczyć z tymi, z którymi Denis przegrywał. Słabym w moich oczach by to było. No a ze Szpilką to po prostu no pech, tak no, naprawdę. Znaczy no, pech, no i pech i kontuzja, nie? No ze Szpilką po prostu tak wyszło, jak wyszło. No ja myślę, że ta walka ze Szpilką to powinna być Denisa ze Szpilką za jakiś czas. Jak Denis wróci do zdrowia, przygotuje się i wtedy jak sobie powinni wyjść i dokończyć tą walkę. Bo ta walka tak naprawdę, mimo tego, że Szpilka wygrał, nikt mu tego nie ujmuje, ale jest no, dla mnie to jest, i dla dużo ludzi jest to walka nierozstrzygnięta tak naprawdę, bo... Szpilka tak może nie zdążył pokazać, Denis też nie zdążył wszystkiego, bo Denis w ogóle nie kopał przecież, bo nie mógł, więc to taka walka była z dupy, że tak powiem, nie? Pan mówił, że siedzi poczynania syna w internecie, te wywiady i większe rzeczy pan ogląda. No ta ostatnia afera z Piotrkiem Szyligą, nie wiem, czy pana pytali o to dzisiaj, ale co pan ogólnie o tym sądzi, co pan sądzi o zachowaniu Piotrka, ale może też o zachowaniu Denisa, no nie? Czy to było spoko, jeżeli chodzi o takie podejście i wyrażenie sobie rzeczy na trybunach? W sensie, że Denis podszedł z Patrykiem i pogadał sobie z Piotrkiem? Znaczy ja z tego co wiem, to Denis chciał go wziąć na słowo na zewnątrz. Podszedł do niego, ale on nie chciał po prostu iść i... Wyszło jak wyszło. Nie wiem, nie stałem obok, nie słyszałem jak rozmawiali, co mówili. Dzisiaj tylko słyszę coś tam od Denisa, coś tam od ludzi, coś tam z internetu. I tak naprawdę no nie jest to oceniać. Nie byłem, nie widziałem, więc nie chcę na ten temat rozmawiać. Nie? A ogólnie postać Piotrka pan znasz ligi, czy nie? Tak. No i co pan sądzi tak prywatnie? No, co mogę powiedzieć? No, o tej sytuacji mogę powiedzieć, że trafiła kosa na kamień i tyle. Nie? A prywatnie ja go nie znam i ciężko mi go ocenić. Nie? To, co widzę w internecie, to no, zachowanie ma chyba podobne do Denisa tak naprawdę, nie? No, takie wybuchowe troszkę, no, można to jest powiedzieć. Jakiś tam bad boy z Fenu, z Fejmu, tak? Tu jest bad boy z Hajlika, no tym razem Hajlik wygrał. Ale na przykład dzisiejsze wejście Denisa, spodziewał się pan w ogóle, że może gdzieś tam do Mateusza się wystartować, czy jednak nie? Co pan o tym sądzi? Znaczy, znam Denisa na tyle, że wiem, że jak ktoś w jego stronę coś tam docina, no to Denis wiadomo, no to
nie potrafi się hamować i zaraz wpada w tą swoją lekką wściekłość. Zaprosili go, był blisko. Ten tam troszkę mu dokuczał, głupie miny robił, no Deńsek się odkleił. A jest w ogóle taka postać w internecie, która pana tak bardzo nerwuje, że mógł pan do niej tak wystartować jak Denis, czy nie za bardzo? No, Alan był, ale ktoś jeszcze? No, Alan to był z przypadku, no, z Pinem miał z synem, no, orał głowę, w końcu jako ojciec stałem, reprymendy udzielić, wyszło jak wyszło, skończyło się walką, ale nie wiem, nie, chyba ja tak, nie, chyba, że do mnie nikt nie uderza jakoś, może jakby do mnie ktoś uderzał, to była inna bajka, ale do mnie nikt nie uderza, bardziej wszystko do Denisa, no, syn wyjaśnia, no, myślę, że nie potrzebuje pomocy ojca w tym. Ale tak zastanawiam się, czy jak Denis ma swoje te spiny i tak dalej, pan nie boi się, że w pewnym momencie może to się skończyć delikatnie źle, bo na przykład ostatnio podobno Szyliga chciał iść na obdukcję, już chyba poszedł, coś takiego. Czy nie może skończyć, wie pan o co chodzi, że może to pójść gdzieś za daleko? No ja rozumiem, no ale to już w Denisa charakter jest wliczony od zawsze tak naprawdę, od młodych lat, także ja już jestem do tego przyzwyczajony. Co innego jak ktoś robi pierwszy raz, ale jak Denis taki trochę elektryczny jest już od zawsze, więc ja już się do tego przyzwyczaiłem. No ale no co, no Szeliga by poszedł i jakby wyglądał później wśród swoich znajomych. Słabo, nie? Okay. Moje ostatnie pytanie, bo wy od początku mówiliście, że z Murańskim macie bardzo fajne relacje. W sensie fajne, że no nie macie żadnej spiny i ogólnie jest okej. Okay. Po ostatnich wydarzeniach co pan o tym sądzi? Czy zmieniliście podejście do Mateusza i do pana Jacka, głównie do pana Jacka, bo Mateusz gdzieś tam był w cieniu, czy nie? Znaczy ja powiem tak, ja... relacje. No ja ich nie znam tak naprawdę. Ja dzisiaj pierwszy raz w życiu Mateusza zobaczyłem na oczy. Przybił piątkę, ja tam nic do niego nie mam, do jego ojca też nie mam, bo nie mam powodu mieć, nie? Także a to, że każdy jest taki jest, no to co robi, czy młody, czy ojciec, no to myślę, że robią to na potrzeby tego, co tutaj się dzieje, to co organizatorzy od nich oczekują, to robią, no. Taki jest biznes i tak robią, no. A nie wiem, jacy są w życiu codziennym, więc ciężko mi jest ich ocenić, nie? Ja tam osobiście do nich nie mam, no nie mam powodu, nie? Czy uważa pan, że ewentualnie Jacek Murański powinien zostać w świecie Freak Fightu, bo dużo osób już go nie chce tak naprawdę oglądać? Ale kto go nie chce oglądać? Mówią, że nie chcą, a tak naprawdę no? Każdy tą walkę wykupi, bo będą się... To jest taka pierdolenie takie, nie? Okej, okay, dobra. No to co, ja myślę, że możemy powoli kończyć i tak jeszcze zapytam, ewentualnie, bo też was zostawiali jakieś w walce z Denisem 2-2, chciałby pan taką walkę, bo to by było naprawdę bardzo fajne. Jeżeli syn by chciał i by wziął starego do duetu, no to pewnie bym poszedł, nie? Także, ale to już mówię, on musi to ogarnąć. Jak będzie chciał, to pewnie mu nie odmówię. Ale pan tak jest naprawdę bardzo spokojny. W ogóle ten świat celebrytów chyba w ogóle pana nie kręci, co? No nie, świat celebrytów nie. Absolutnie, ale no jestem z przypadku, no to jestem, synuś się tu wbił, no to jakoś tam się przykleiłem, nie? No a jak na tych toruńskich ulicach nadal podchodzą po zdjęcia, czy jednak jak pan zniknął na chwilę z internetu, już był spokój? Nie, podchodzą, ale na szczęście nie tyle co do Denisa, więc nie mam aż tak strasznego podejścia do tego, także bardziej to z uśmiechem na twarzy, jakieś małolacie gdzieś tam wpadną, zdjęcie, coś, piąteczkę zbiją i tyle, nie? Także na razie nie jest to aż tak męczące, nie? Jak u Denisa, bo u Denisa jest strasznie męczące, nie? Widzę, jak czasami tłumy za nim chodzą, nie idzie przejść. Nie? No jeszcze 2-3 walki, za panem też tak będą chodzić. No to zgolę brodę i zniknę. Nie, no tylko nie to. Dobra, dziękuję bardzo. Okej, dzięki. Dzięki wielkie. Okej.